Dzień dobry, Michała. Dzień dobry, cześć Mariolu, cześć wszystkim słuchaczom, widzom, witajcie. Spotykamy się dzisiaj, Michale, w piękną sobotę lutego, żeby porozmawiać o kolejnej sobocie, czyli 10 lutego. Co my tam mamy do zrobienia? Co się zaczyna 10 lutego? Bo już dużo osób pyta mnie, a co to takiego będzie? Co takiego się będzie działo 10 lutego? U nas w sercu muzy w Warszawie, bo znowu do nas przyjeżdżasz. Z czym tym razem? Chciałbyś tak w skrócie powiedzieć? 10 lutego mamy NUW i chiński Nowy Rok. Oficjalny, lunarny początek chińskiego Nowego Roku, który jest rokiem jadeitowego, zielonego, drewnianego smoka. Ja stawiam tezę, że smoczycy. No i spotkanie będzie Czece. w całości poświęcone filozofii, energetyce, metafizyce smoczej. Jakaby ona nie była w swoich blaskach i cieniach, w swojej mitycznej, cesarskiej, boskiej naturze smoczej. No, będziemy się starali przez ten temat przejść w poprzek, przez środek, z góry na dół, z prawa do lewa, no, we wszystkich płaszczyznach i możliwych aspektach, no bo smok się wyróżnia tym, że jest tym właśnie niebiańskim zwierzęciem, mitycznym zwierzęciem, cesarskim zwierzęciem i taki też jest jego potencjał. Moja teza, że to jednak smoczyca też ma bardzo mocne podstawy i uzasadnienie, i też to wytłumaczę i pokażę, czemu to jest smoczyca i samica. I myślę o Nowym Roku jak o roku jadeitowej smoczycy. Natomiast no, muszę też powiedzieć, że nim nastąpi niedziela 10, to jutro mamy solarny, czyli słoneczny nowy rok, który zawsze wypada 4 lutego, jest pierwszym dniem wiosny. Ta pora roku, początku wiosny trwa 2 tygodnie, czyli za 2 tygodnie od jutra będzie następna pora roku, która się nazywa porą przebudzenia owadów. No i tu już wkraczamy no, po prostu w wiosnę. Życzenie. Wiosnę, tak, no jest już cieplej też u nas za oknami, już wyraźnie następuje zmiana, zaczyna się budzić życie, energia narasta, wychodzi z tego miejsca yin, w którym była. Także to wszystko jest składową metafizyki chińskiej, kalendarza, w którym będziemy się poruszać, o którym będziemy opowiadać, który jest bardzo dobrym narzędziem na poprawę swojego losu, losu swoich bliskich, jest dobrym narzędziem biznesowym, dobrym narzędziem miłosnym też, jak ktoś potrzebuje takiego wsparcia, jeśli chodzi o poszukiwania partnera, czy jakby jak energia krąży w związku i w relacji, w małżeństwie, czy też w rodzinie w ogóle, tak, bo także oczywiście sytuacja rodzic-dziecko, czy dzieci między sobą, to wszystko da się opisać używając narzędzi metafizyki chińskiej. Tych technik jest dużo, są takie, bez których nie ma nic, od których się zaczyna, aż do bardzo szczegółowych, wyrafinowanych, skomplikowanych. No, natomiast no, jest to narzędzie potężne. I pierwsze nasze spotkanie, tam ja miałem takie wrażenie i taki feedback, że było trudne, no ale trzeba było zrobić jakieś merytoryczne wprowadzenie. No nie są to rzeczy łatwe i lekko przyswajalne, natomiast tym razem to będzie dużo łatwiej podane, no bo będzie dotyczyć typowo właśnie kalendarza roku i też wszystkich znaków zodiaku, jak się w nim odnajdą, i tej smoczej natury i filozofii. Czyli powiesz nam po prostu, jak który znak mniej więcej, jakie ma drogowskazy, jaka jego taka kosmiczna ścieżka się układa w tym roku. Tak? Tym się zajmiemy w sobotę. Oczywiście no, wprowadzimy się w rok, no i oczywiście wskażemy tych, którzy są najbardziej profitujący, tych, którzy wygrywają w smoczym roku, tych, którzy muszą na siebie bardziej uważać, powinni zwrócić uwagę na to, jakie decyzje podejmują, a i tak będą zmuszeni, żeby je podejmować, i tak będą zmuszeni do zmiany, do aktywności, będą musieli wyjść ze strefy komfortu. No bo też trzeba powiedzieć o tym, że ten czas takiej stabilności i łatwości no, ze smoczym rokiem, no on odchodzi w zapomnienie. I
To, co się smoczym rokiem rozpoczyna, no to niekoniecznie będzie stagnacją i konserwatywną, taką zachowawczą półeczką, na której byliśmy do tej pory. Także naszym atutem jest to, że my nie jesteśmy Chińczykami, którzy się strasznie boją zmian i nowości. My się zmian i nowości nie boimy. Także myślę, że mamy lepiej, że jednak ta nasza kultura jest bardziej dynamiczna, mniej zasadnicza, mniej zachowawcza. No natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że pewnego rodzaju stabilność się kończy i zaczyna się większy dynamizm, który będzie mocno profitował jednych, a no, czynił szalonymi innych. Także no, ja już to na co dzień obserwuję. Patrząc w społeczeństwo, patrząc w media antyspołecznościowe i w różne tego typu ludzkie aktywności, no widzę, że ten proces już się zaczął i będzie się pogłębiał. Dobrze, chodzi nam o to, że my już wiemy, że ten proces jest, wiele osób to czuje, że ten rok niesie wielką zmianę. Mam nadzieję, że nam dasz też jakieś takie wskazówki, a może dalej też zrobimy narzędzia takie, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Ja cię jeszcze jedno chciałam zapytać, bo ja też obserwuję taką przedziwną rzecz, która się, może nie przedziwną, ale jednak jest takie zjawisko w tym nadciągającym smoku. Że te smoki się aktywują i aktywują się i osoby, które coś mają z tym znakiem wspólnego. Ja widzę często, że osoby, które znam dobrze albo mniej dobrze, nagle zaczynają czuć smoka. Nagle wstawiają na przykład na Facebooku czy opisy, czy obrazy smoków, że gdzieś ten smok się cały czas pojawia. Mało tego, wczoraj miałam krąg, ja zaczęłam nowe kręgi prowadzić, oprócz matek klanowych prowadzę jeszcze mistyczną Marię Magdalenę i widzę, że jest dużo kręgów smoczych, które prowadzą kobiety. I powiem, że ten smok, o którym mówisz, to jest coś, co rzeczywiście współbrzmi z kobietami. Co to się takiego dzieje? Co takiego w tym smoku jest, że on tak bardzo, ten smok tak bardzo woła kobiety, bo w tamtym roku był rok królika i to jest taki miły znak, taki łagodny. Ja nie słyszałam, żeby ktoś się pod wezwaniem królika spotykał. Poprzednie lata też nie słyszałam, żeby ktoś się spotykał, nie wiem, w roku świni, chociaż to taki super dobry znak jednak w horoskopie chińskim. Smok jednak tutaj, co ten smok takiego niesie? Co tu się odbywa teraz? No my się chcemy utożsamiać z symbolem nieba, no, z symbolem mandatu niebiańskiego, boskości też, cesarskości, dlatego to jest takie porywające. No, we kobiety, no bo to jest czas otwarcia mocnego okresu dziewiątego, który okres dziewiąty jest kobietą. No jest kobietą, można powiedzieć, że reprezentuje stuprocentowo energię kobiety w średnim wieku i całą jej emocjonalność. Całą jej psychiczną głębię i też hormonalną, wybuchową naturę. Także no, nie dziwi mnie to. To po prostu też pokazuje, że taki duży, najdłuższy jeden z cykli, który jest około 800-letni, no, przesunął się też na wschód i ta optyka i ta mitologia wschodnia. Będzie dominować, będzie wiodącą narracją. Będziemy tam szukać też inspiracji. Tam będzie centrum cywilizacji planetarnej, już nie na zachodzie. Także no, ten smog w kulturze wschodniej ma mniej straszny wizerunek niż u nas. No, jest bardziej opiekunem i przynoszącym szczęście. Natomiast no jego obwieszczenia i decyzje i dary no są nieubłagane, bo pochodzą z nieba, jakby z nim się nie dyskutuje. Natomiast no nie jest tak groźnym i niebezpiecznym i trudnym, problematycznym zwierzęciem, jak u nas na zachodzie był, tak? Natomiast no kto z tymi smokami walczył? No walczyli mężczyźni, rycerze. A kto ze smokami wygrywał? No wygrywali ci, którzy postępowali tak, jak postępują kobiety i kobiecą bronią, czyli trucizną. Tak jak Szewczyk Dratewka. No bo jakby tutaj jest kwestia też
jak do tego roku się nastawić, żeby dobrze przez niego przejść. No ja też o tym będę mówił, tak. Jakby jaka jest recepta na tą dużą ilość yang, tak? I teraz. Michał, bać się tego smoka, bo mówisz z jednej strony, że on uosabia emocje, głębie i wybuch. No to jest taka mieszanka, która w zasadzie no inne kultury mówią o tym, że jak masz za dużo emocji, nie mówię, że za dużo głębi, ale jak to prowadzi do wybuchu, no to trochę zenu by się przydało, trochę wyrównania. No, o tym A będę czy ten mówił. smok niesie taką energię właśnie, tak? No, o tym będę Energię mówił, że wybuchu. wszyscy będą bardzo young, bardzo aktywni, bardzo w działaniu, bardzo narcystyczni, bardzo egoistyczni, bardzo będą chcieli błyszczeć i być najważniejsi, będą fanatyczni, będą też zaślepieni jakby w swoich postawach. No, to jest taki fanatyzm religijny, jakiś taki. Po prostu odlot, który nas wszystkich czeka, i teraz ci, którzy będą poza tym odlotem, będą z boku i będą jakby poza tym, no to są ci, którzy wygrywają. No i tutaj jest element chłodnej głowy, zimnej wody. No to też. Czy my wszyscy podlegamy tej energii smoczej, Michał? Oczywiście, Czy że to jest tak, tak, że wszyscy, cała ludzkość. każdy ma te geny, takie smocze, które się nagle uaktywnią? Wszyscy wejdziemy w walkę? No bo smok jest też strażnikiem, ale z drugiej strony smok zawsze leżał na złocie, prawda? No właśnie, Pilnował jakiegoś. natura jego jest czysto właśnie egoistyczna i on lubi pilnować swoich skarbów i gra pod siebie smok. Smok też nie jest stadnym zwierzęciem, on jest indywidualistą. Jak są dwa smoki, to się zaczyna walka. Zazwyczaj właśnie pod nim są skarby. Czy się go bać? No, trzeba go szanować przede wszystkim i akceptować takim, jaki jest. Kto ma tego dużo, to na pewno ludzie, którzy się w latach smoczych urodzili. I ci, którzy mają ten element silnej ziemi, yang, to jest jaka dokładnie ziemia, to ja też teraz nie mam czasu o tym, żeby mówić, ale w spotkaniu o tym powiem. No to oni jakby bardziej będą w tym trendzie. Natomiast no czy wszyscy, no tak, wszyscy będziemy, no tak jak w lecie, jak jest lato, to wszyscy jesteśmy w lecie, no. Czy zdarzy się jakiś taki przypadek w czapce, wełniance, zimówce i w lipcu na ulicy różnych można spotkać, wiadomo, nie? No ale to zazwyczaj jest ten, wiesz, wyjątek, który potwierdza regułę, że jednak jest lato i gorąco. No, natomiast no, kwestia jest też, żeby zbyt tej sytuacji yang, naturze sprawczej, aktywnej, twórczej, no, nie ulec, no bo receptą będzie raczej tutaj akceptacja znowu i właśnie to, o czym ty mówisz, takie zen, czyli szukanie środka, odcinanie skrajności, droga środka, no tym jest Tao, no po prostu ścieżką środka, ścieżką wygodną, szeroką, bezpieczną i też nie depcząc innych. No. Jak się mówi o Tao, no to tak jakby go nie było, także ja nie lubię mówić o tym tak wprost też, tak? Też dużo stawiam na metafory, jakby, żeby sobie każdy w jego duszy i psychice dobudował swoją opowieść, to tak jak w dobrej książce, no jednak wyobraźnia ma robić tobie przyjemność, kiedy czytasz. No to i tak tutaj chciałbym, aby było. No natomiast wydaje mi się, że tym razem będzie już to tak prosto podane, że te głosy krytyki, Czy gdyby były zrozumiemy luźne i wszystkie przeciwko? niezrozumiałe, to będą naprawdę te wyjątki, które potwierdzą regułę, że wcale nie. Ale no nie wszyscy, nie wszyscy rzeczywiście. Dla niektórych było spoko, dla niektórych ostatni twój wykład był do ogarnięcia, natomiast rzeczywiście no, to nie jest taki prosty, jakby się wydawało, bo my tak kojarzymy ze zwierzątkami, tylko ten horoskop chiński. Ale tam rzeczywiście tych składników jest dużo, czyli to się dużo rzeczy się alchemizuje. A powiedz mi, jak ty widzisz w ogóle, co się w świecie dzieje w tym momencie? No, dzieje Chciałbyś się w też o tym świecie to, powiedzieć? o czym już mówiłem, czyli jest przebiegunowanie w sensie kulturowym i ekonomicznym na wschód. Takie cykle 800-letnie
są z nami, odkąd znamy historię. No, jak tu był Rzym, to na wschodzie był upadek. Jak na wschodzie był rozkwit, te najbardziej silne dynastie, to tutaj Rzym runął i był regres. I to się tak ładnie przeplata. Raz wschód, raz zachód. W 2020 w grudniu mieliśmy taką właśnie rzadką koniunkcję, która się zdarza raz na 800 lat, która jest takim jakby punktem symbolicznym, granicznym, gdzie w tym momencie wszystko się przesuwa na wschód bardzo wyraźnie, zachód się pogrąża w no, chaosie, upadku. Też kulturowo to już nie jest takie nośne, to już nie jest ten mit, który chcemy wyznawać. No. No mało kto już wierzy w te judeochrześcijańskie historie. No jakby te mity, tak jak mity greckie, no, straciły na sile, przestały być żywe, no, są ciekawostką. No i teraz czas na inne mity. I to na pewno jest nasz czas. No i też no, nie sposób powiedzieć, obyś żył w ciekawych czasach. No, dla jednych to jest przekleństwo, no tak jak na wschodzie, no bo oni lubią stabilność i żeby było tak samo. Oni w ogóle nie lubią podróżować, jakby. Podróże i zmiana miejsca zamieszkania dla nich to jest przekleństwo. Oni, to jest taka natura takich rolników Kurczują nam, że osadnych. ma powiedzieć. No wiesz, no to jest taka kultura chłopska, rolnicza, osiadła, gdzie się wszystko kręci wokół domu, wiesz, rodziny i pieca i tam spiżarni i dzieci, i dziadka, babci. Także no jakby podróże i oderwanie się od tego wszystkiego, no to jest zawsze jest krzywdzące. No i no a ten zachód, no jakby jest rozpędzony, już nie może przestać jeździć, musi jeździć za wszelką cenę, no wiesz, Machu Picchu, nie? Zrobić sobie zdjęcie, no bo przecież tam jeszcze nie byłem. I takie poszukiwanie na zewnątrz tego, co zawsze można znaleźć w sobie. No to jest ten moment tych ciekawych czasów, nie? Czasów właśnie, tak jak mówię, wielkiego, kulturowego, ekonomicznego, takiego też geopolitycznego przebiegunowania, gdzie no, te mity i stare i wschodnie no, wezmą górę, no, muszą, no, jakby, no, nie sądzę, że na dłuższą metę kaczka po kantońsku czy jakieś dobre jedzenie ze wschodu, które jest zdrowe, świeże, pikantne, przegra z hamburgerem, wiesz, czy cheeseburgerem, który jest jakiś, że się nie psuje, no, ale też nie smakuje, no i po prostu jest, no. Kultura picia zimnych Nie, napojów no, mówisz mi, że gazowanych w będziemy jeść kółkach. kaczkę po kantońsku za chwilę? Myślisz, że to Słuchaj, będzie no danie? oczywiście, no, jakbyś dała komuś dzisiaj do wyboru, czy on chce zjeść sobie dobrą azjatycką potrawę, czy jakiegoś prostego cisa i z frytki, no to jak myślisz, co wybierze? No ja nic nie wybiorę, bo nie jem mięsa. No słuchaj, no ja jem i to też jest jakby duży trend, że no, Chińczycy nie są absolutnie wegańscy, wegetariańscy. No. To nie Hindusi, jakby tam obfitość, no. Hindusi mają trochę inaczej. No. Oni jakby ktoś im tego nie narzucił, to by zjedli te wszystkie zwierzęta, a dzięki temu, że one są święte, tak jak słonie, małpy i różne inne gatunki, no to przetrwały, nie? No. Także no, to takie formy ochrony przyrody w tamtych czasach też, nie? I ja myślę, że nie możemy też tylko polegać na tych mitach, które już jednak są z przeszłości, że to jest też ważne, żeby te mity nowe powstawały na tym, co było. Więc tak czy inaczej, moim zdaniem to dobrze poznać to, co było, żeby tworzyć coś po nowemu. I dla mnie ten smok to też jest o tym, że jak już coś niszczyć, to coś, co ci nie służy, a budować coś kompletnie nowego, żeby ta energia była taka. Ale jeszcze mam do ciebie jedno pytanie, bo przecież to nie jest w twoim ani w moim życiu pierwszy rok smoka, więc o co tyle halo? Ostatnio, kiedy my mieliśmy rok smoka? No w 2012 niektórzy mieli wtedy koniec świata, co mnie bardzo śmieszyło i jakby A no podobało mi właśnie, się, bo to 2012. tam, tak, był No to i koniec ten świata, rok. wiesz, i jakby co, no jedziemy dalej, no w ogóle o Jedziemy metafizyce dalej. i kalendarzu, o którym mówimy, no tam nie ma czegoś takiego jak jakiś koniec, jakby, no jakby jeśli on jest, to jest po prostu źródło początku i nic więcej, no jakby to jest
cykliczność, która się samoodtwarza, samonapędza i nie jest to czas linearny, tylko to jest czas po okręgu i spirali, także cykliczność, tak jak wszystko w przyrodzie jest cykliczne, no i też cykl życia i śmierci, jakby, no jeśli na to patrzeć, no to ta koncepcja, no mnie osobiście bardziej się podoba i mnie uwiodła. No, mnie się nie podoba wizja końca świata, dlatego się w 2012 roku bardzo śmiałem, bo czegoś takiego po prostu w myśl tego, co ja czuję i czemu ufam, no nie ma. No, było generalnie wtedy dużo tego, dużo tych przepowiedni, łącznie z jakimiś filmami takimi nawet już Tak, no mainstreamowymi, wiadomo. Wiadomo, że tak. które mówiło o tym, że dobra, trzeba pakować walizki. Teraz nie ma pakowania walizek. Ale czym się ten 2012 smok różnił od tego? Bo tego nazywasz jadeitowym. On pięknie brzmi, bo No brzmi to tak jest jak kwestia taki kamień. polaryzacji i też żywiołów, którym on Niektórzy mówią przypomina. drewniany, prawda? No Drewniany chodzi o smok też element nazywają. drzewa, który jest z niebiańskiego pnia, czy jakby z góry. On jest ponad też tym smokiem, czyli to jest dla ziemi yang, element drzewa yang, no on jest kontrolujący. To jest, można powiedzieć, jak drzewo, które rośnie na skalę. No i dzięki temu, że tą skałę rozsadza, że ją drąży, że ją penetruje, no to może wzrastać kosztem tej skały, tak? No, na co dzień się to manifestuje po prostu w sposób konfliktowy. To dotyczy choćby trzęsień ziemi, spraw geologicznych, osuwisk. No jest to też element jakby konfliktowości tego roku z definicji. No, jakbyśmy popatrzyli na to, to jest taki tygrys, który siedzi, wbija pazury i kły w kark smoka. No ten smok jest pancerny, on jest ostry, kolczasty. No ciężko go skrzywdzić, no jednak to jest forma walki. Dlatego też mówimy o tym roku, że on jest konfliktowy z natury. No i takie też postawy agresywne mogą się wśród ludzi objawiać. No i trzeba się na to przygotować i niech sobie tak mają po prostu. No, niektórzy po prostu w tym są zanurzeni i nie wiedzą, że podlegają jakimś wpływom. Nie kontrolują tego. No, są jak takie troszkę dzieciaczki, prawda? Jakaś tam muzyczka gra, no to one tak skaczą do rytmu. A ten rytm akurat w tym momencie, no to jest rytm dość konfliktowy. Jest Tak taka. sobie zobaczą, że mają sobie główki te dzieciaczki porozbijać. No niektóre sobie na pewno porozbijają, no bo no to są szokujące zazwyczaj sprawy, no takie przejścia energetyczne duże. 2000 rok też pamiętasz, co się działo, że zmiana daty, że komputery się skończą, bo przecież 2000, wirus 2000, zawsze ten element tego lęku, jak ten smok przychodzi, zawsze on jest, no bo smok jest straszny, zwłaszcza na zachodzie, no ja tu, wiesz, w Krakowie i no to my z tym smokiem żyjemy jakby, z tą legendą, tak? Oswojeni jesteście No bardziej. jesteśmy oswojeni, no ja to rozumiem, czemu on akurat wodę wypijał, czemu akurat to dopiero trucizna, czyli kobieca broń zabiła go, a nie rycerze, wiesz, w zbrojach. No po prostu, no to. Ale Michał, jak ta muzyczka smocza gra, żeby sobie tej głowy nie rozbić, to co, usiąść? Przeczekać? Da Nie, się ten no rok broń przeczekać? Boże, to też nie jest możliwe, żeby sobie usiąść, no bo tak jak mówię, no wiesz, no ona gra, no to jesteśmy w tym, tak? Natomiast, no, trzeba będzie niektórym dać po prostu, niech sobie pobłyszczą. No bo wiesz, no smok to jest teatr jednego aktora. Smok się, jak rozwija Czyli skrzydła. mam takie przemyślenie, że mądrość nas uratuje. No, wiesz co, Mądrość no. dla wszystkich. Wiesz, gdzie jest szczęście? No, szczęście jest tam, gdzie jest mądrość. Także, no, ja jestem ojcem i mężem i mam odpowiedzialność za rodzinę. Chcę, żeby była szczęśliwa, także bardzo potrzebuję mądrości. No. No, wszyscy potrzebujemy mądrości, to prawda. To jest taka niby waluta bardzo znana, ale też często zapominana. Tak. Że to nie jest takie proste. Słuchaj, no dobrze, no to jeszcze mamy, że tak powiem, tydzień laby, można powiedzieć, bo przecież ten rok się zaczyna dopiero za tydzień.
To może jakoś można odpocząć? Czy To już masz jakieś znaczy, wskazówki na to? wiesz co, to nie jest takie, że on się 10. No 10 jest ten NUF, który oficjalnie jakby jest punktem oficjalnym, tak? Ale my już to możemy poczuć. No. Już niektórzy tak się czują od 2-3 tygodni. Zaczęło się. Zaczęło się to nigdy Tak, się. zapytałam z przekąsem, bo wiem, co się dzieje wkoło, co się dzieje też u mnie, Dokładnie, dokładnie. więc wiem, że to nie jest łatwo. No, ludzie, którzy mają w swoim pałacu małżeństwa, czyli z poziomu tego głębokiego, intymnego, tego listka figowego, taki układ Dnia Mistrza, który jest właśnie tym tygrysem siedzącym na skale drzewa Yang, czyli na smoku, czyli drzewo Yang nad ziemią Yang, no to oni najbardziej są jakby w tym trendzie i oni go rozumieją i też u nich też to ulega wzmocnieniu, no bo oni to mają z tych najgłębszych poziomów miękkiego brzuszka, no. Jakby to jest ich też natura, no. No smok sam w sobie niesie też wiele piękna, no. Jest no, naszym też posłańcem do bogów, no. Także myślę, że powinniśmy to wykorzystać, ten czas smoczy do tego, Właśnie, żeby bo ja czuję, że też jest wnosić prośby. duża energia takiej kreacji, prawda? Tak, 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 tak. Tego dużo nowych rzeczy się wydarza, tak? Czasami tak dużo, że to aż nie jest do ogarnięcia. Niemniej jednak widzę, że dużo jest nowych rzeczy w przestrzeni, nowych No, inicjatyw, kobiety nowych spotkań, też tutaj, nowych okres projektów. dziewiąty. Tak. Kobiety. Kobiety ruszały mocno. I potrzebują. Także no to jak piękno to do mnie już to mówi, że ma to sens. Nie wszystko się robi przecież tak zupełnie w takim tylko spokoju i łagodności. No czasami trochę płomienia jest potrzebne. Wiesz co, no ja też za tydzień będę w trochę lepszej kondycji, bo teraz jeszcze jestem w grypie i też sobie tak zrobiłem, że mnie tak nie do końca było widać, no bo po tej grypie No troszeczkę tam, jesteś w jasności, no. słuchaj, 2-3 kilo Masz. mniej przynajmniej mam przez tydzień, tak? Także to jest dobre, grypa jest dobra, bo 2-3 kilo można się pozbyć, Oczyszczam. tak? Miałeś 3 kilo gluta. Michał, jak to? No właśnie, no jak to? No, jest to No, forma jesteś oczyszczenia. zamuleni. Za tydzień na pewno będę w lepszej formie. Prezentacja jest, narracja jest, pytania jak będą, chętnie odpowiem. Pytań będzie na pewno całe mnóstwo. No dobrze, to ja już nie chcę cię męczyć. Jak ty wypoczywaj sobie teraz. Widzimy się w sobotę następną, za tydzień. No dziękuję za zaproszenie, Jeszcze bo raz wiesz. wszystkich zapraszamy na ten chiński nowy rok, bo wykład Michała to Zapraszamy, jest tak. jedno, ale to nie będzie koniec chińskiego nowego roku, także przed nami inne atrakcje muzyczno-taneczno-medytacyjno, no i inne tam jedzeniowe. Także jeśli macie ochotę spędzić z nami czas 10 lutego, w sobotę, to zapraszamy. Warszawa Atlasowa 39. Numeru chciałam zapomnieć, ciekawe. Atlasowa, Atlasowa bo to są 39. góry Atlas, tak? Góry Atlas. W Albo Maroku. Atlas Geograficzny. Góry No, Atlas w Maroku. smoki lubią Górzyste, w tak. górach. Krajobraz gór ostrych to jest smoczy krajobraz, To smocze jest góry. smoczy krajobraz. U nas Dokładnie. ten gór tak nie bardzo, tam stawik raczej jest przy tym, No, także może. wiesz, element wody, smog jest tak zwanym magazynem wody i ten element wody, żeby była smocza forma smoczego leża, czyli takiego miejsca, które bardzo sprzyja obfitości życiowej, no to woda musi być. To też jest To element mamy jakby Atlas, narzędzi. mamy wodę, Tak. czyli zapraszamy wszystkie smoki. Tak, bo my I zaczynamy nie wcześniej, smoki tak? również. Bo my wcześniej zaczynamy, Słucham. południe, tak? O No której właśnie zaczynamy? jakoś nie wiem dlaczego, ale jest 12. Może zostańmy przy tej 12. Może to jest, Zostańmy, tak, dobrze, bo to dobrze. jest taki czas 12. Nów też jest o 12, tylko że w nocy. I myślę, że to, żeby nie być zmęczonym, żeby przejąć tą wiedzę i jeszcze coś z nią zrobić, bo mam parę jeszcze tam propozycji, co z tą przyjętą wiedzą zrobić, to będzie dobrze zacząć w ciągu dnia. Tak. Także 12, sobota 12. Zapraszamy serdecznie. Ja też Zdążysz dziękuję z Ci, Krakowa Mariola, dalej. za zaproszenie. Ja zawsze do Was chętnie jadę, bo zawsze atmosfera i ludzie, towarzystwo sprzyja.
Także bardzo się cieszę, że Tak. znowu się spotkamy na żywo. No i zaprosimy też, mam nadzieję, już na festiwal, który organizujesz Tak, w czerwcu. działam, W choć czerwcu. To jest w działam, choć z czerwcu? przerwą na grypę cały czas pracujemy nad tym. Prament się odbędzie 30 maja, czwartek, Boże Ciało do 30 dnia. maja, Dzień Dziecka. Dzień No, może dziecka tak łatwiej pierwszego. zapomnę. Zrobimy sobie dzień dziecka, tam Dokładnie. sprzyja Zrobimy Dzień okoliczność. Dziecka. Tak Mam jest. nadzieję, że to będzie prawdziwy smoczy Dzień Dziecka. Myślę, że tak. No, akurat pod kątem tym energetycznym, no ten czas też sprzyja. Dobrze, że to jest wcześniej niż później, bo wszystkie miesiące, które są pod patronatem Yang, czyli czerwiec od 5, 6, no już nie będą tak korzystne. My się załapujemy na bardzo korzystny moment w energetyce jeszcze ognia Yin. Także to jest też ten dobór daty, wiesz, no ja się tym zajmuję, także. Ja wiem, że ty się tym zajmujesz, także Cuda. o tym też porozmawiamy. Czyli kochany, do soboty. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy się tam pojawią. Już dziękuję teraz, że będziecie, Ja też dziękuję, że za chcecie zaproszenie i że uczestniczyć się w tym spotkamy, tak. tańcu. Hej, do zobaczenia. Cześć i pozdrawiam wszystkich. Pozdrów Janka. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Dziękujemy Państwu. Dziękuję. Wzajemnie dla Anety pozdrowienia. Pa.